właśnie niż tego. Tam się objawił, tam się wierzył.
Piotrze, wydaje mi się, już chyba wszyscy goście nadeszli. Możemy rozpocząć oficjalnie. Tak jest, kochani. Rozpoczynamy już oficjalnie. Szósty. Tomaszowski. Orszak. Trzech Króli. Brawo! Brawo dla Was. Witamy bardzo ciepło i serdecznie na już szóstym Tomaszowskim Orszaku Trzech Króli. Co ciekawe i co ogromnie cieszy, takie orszaki jak u nas, podobne do naszego, nazwane także największymi ulicznymi jasełkami, przechodzą dzisiaj aż w 644 miejscowościach w Polsce i w 16 poza jej granicami. Dużo, prawda? Tegoroczny orszak jest zarazem jedną z najpiękniejszych i największych imprez w roku, tak jak wiemy doskonale, stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Dlatego też, moi kochani, niektórzy z Was, ponieważ liczba śpiewników niestety jest ograniczona, ci nasi szczęściarze, którzy mają taki śpiewnik można też zobaczyć, pobrać sobie na orszakowej stronie orszak.org. Ten właśnie śpiewnik, który Państwo trzymacie w swoich rękach, jest wyjątkowy. Zawiera bowiem 14 najbardziej znanych polskich kolęd wraz z ich rysem historycznym autorstwa pana Jacka Kowalskiego, wykładowcy historii sztuki na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast tegoroczne hasło orszaku Bóg jest dla wszystkich ma nam wszystkim przypomnieć, że Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu. Święto Objawienia Pańskiego ma przypominać wszystkim, że Bóg na wszystkich nas czeka, aby nas zbawić, że nawet jeśli kolejny raz życia zaprowadziły nas daleko od Niego, nasze drogi życia zaprowadziły nas daleko od Niego, zawsze jest czas, by Go na nowo odnaleźć i powrócić na Jego ścieżki, jak trzej mędrcy ze wschodu. Kochani Tomaszowianie, kochani goście, co bardzo ważne, o czym ksiądz Piotr już wspominał, jak zwykle, jak co roku, nasze radosne świętowanie połączone jest jednocześnie z bardzo szczytną, bardzo piękną zbiórką charytatywną, w której pięknie pomagają nam harcerze, pięknie pomaga nam Trzecie Liceum Ogólnokształcące. Księże, przypomnijmy, jaki to cel? Między nami możemy znaleźć właśnie kwestujących harcerzy i uczniów z Trzeciego Liceum z ulicy Nadrzecznej, którzy w tym roku zbierają do puszek ofiary, które są przeznaczone na bibliotekę publiczną w Solecznikach na Litwie. Biblioteka poza podstawową funkcją pełni także rolę centrum kulturalnego i edukacyjnego. Potrzebne jest naszym rodakom za wschodnią granicą wyposażenie komputerowe tej biblioteki, także polskie znaki narodowe i polskie stroje ludowe. Zachęcamy do szczodrobliwości, byśmy także w tym uroczystym dniu wsparli wszystkich naszych rodaków, którzy przebywają na emigracji. No to oficjalnie. Życzymy wielu wrażeń duchowych, jak i kulturalnych, artystycznych. Radujcie się, cieszcie się, podziwiajcie wszystko to, kochani, co będzie się działo na naszej scenie. A co przed nami? A już teraz zapraszamy na rozpoczęcie, na wspólny śpiew kolędy Mędrcy Świata Monarchowie, a po niej scena pokłonu Trzech Króli. Scenka pokłonu. Tutaj ksiądz Piotr jest z natury skromny, ale to właśnie ksiądz Piotr jest
odpowiedzialny za treść naszej dzisiejszej scenki pokłonu. Brawa dla księdza Piotra. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Mam dziwną nowinę. Trzej mędrcy nawiedzili dziś Jerozolimę. Przybyli z dalekich krajów nasze strony. Pytają, gdzie leży nowonarodzony. Mówią, że jest królem żydowskiego rodu i że jego gwiazda świeci im od wschodu. Ujrzeli tę gwiazdę gdzieś na nieboskłonie. Chcą przed królem stanąć w pokornym pokłonie. Pytajcie starannie, gdzie król narodzony, a potem donieście, bym mógł słać ukony. Jestem Melchior, król Azji. Panie Boże, stworzyłeś wraz niebo i ziemię wielką Twoją wszechmocą i Twoim ramieniem. Tyś rozpostarł niebiosa, ziemię nad wodami. Tyś ziemię ubrał w drzewa, ozdobił ziołami, by chwalić Twoje dzieła, stwórco dzieł ogromnych. W darze, Jezu, przynoszę kadzidła dym wonny. Wdzięczni za dobroć Twoją, za Twój akt stworzenia. Wdzięczni za Zbawiciela, szansę odkupienia. Azja pokłon Ci składa i pragnie obiecać szacunek dla stworzenia wśród narodów wzniecać. በስማአም ወልደ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በቤተልሔም የተወለደው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የስተም ባልዛራ ባልታዛር አፍሪካ ኦስትፎርሶ ክራይንሶቭ ጀሚ ፓኔ ቪችኒ ቦዥ ትሽ ስፕራቪው ጀ ፖጀሚ ሆጂ ቲለ ስትፎርጀን. Tyś chciał, by odpoczęły wół, osioł, baranek. W oczach Twych żadny spiskląd nie jest zapomniany. Przyjmij, królu, stworzenia mirę, znak cierpienia. Wszak dziś się narodziłeś dla mego zbawienia. Wdzięcznie za akt stworzenia, za Twoją dobroć, Panie. Orszak niebieski staje na Twoje wołanie. Afryka przyszła Tobie, Jezusie, pochłonić, obiecuje stworzenia doglądać i chronić. Jestem Kacper, król Europy. Dobroć Twa była wielka, stworzyłeś człowieka. Człowiek zgrzeszył, więc musiał na zbawienie czekać. Lecz miłość Twa sprawiła, przyszło odkupienie. W dzieciątku Twym człowieczym jest Boże zbawienie. Ty każesz zboża nie ciąć, gdzie kłos sięga drogi. Zostawić dla przybysza, zostawić ubogim.
Znałeś mnie, zanim byłem w matki mojej łonie. Stąd król Europy staje przed Tobą w pokłonie. Pragnę Ci ofiarować, Jezu, szczere złoto, bym się umiał dzielić z bliźnim z ochotą. Złożyli swe pokłony i my pochylmy głowy i powtórzmy. Witaj, Jezu w żłobie. Witaj, Jezu w żłobie. Kłaniamy się Tobie. Kłaniamy się Tobie. Kochani, wielkie, wielkie brawa dla naszych aktorów. Chciałbym ich wymienić. W rolę Heroda wcielił się pan Dariusz Ostalak. Brawo! Ale musicie przyznać, kochani, że ten król wcale nie taki straszny, prawda? W rolę żołnierzy króla Heroda to dwaj nasi ministranci parafii Serca Jezusowego, Mateusz Lalek i Norbert Dudek. Brawa dla straży! Nasi królowie goście. Król Melchior to pan Adam Tataradziński. Brawo! Król Baltazar, sprawdzony od lat, mamuje! Brawo! Kochani, powitania w obcym języku jeszcze nie mieliśmy. Dzisiaj była premiera. I król Kacper to Kacper Giesz. Dzisiejszy brawo. Solenizant. Brawo! Serdeczne życzenia dla króla Kacpra. Kochani, i nasza niespodzianka, która czeka tutaj na Was przy Żywej Szopce, kiedy zakończymy tę część oficjalną, ponieważ w tym roku po raz pierwszy w historii naszego orszaku mamy żywą, świętą rodzinę. I dlatego w rolę świętego Józefa wcielił się pan Robert Kwiatkowski. Brawa dla Józefa! Maryja to żona, czyli pani Sylwia Kwiatkowska. Brawo dla Maryi. No i oczywiście mamy Pana Jezusa. Tylko zasnął. I a trzeba więc cichutko. Ale w rolę Pana Jezusa wcielił się Błażejek Kwiatkowski. Brawo. Ale kochani, czyżby była święta rodzina, gdyby nie pastuszkowie. Koło świętej rodziny piękny taki blondowłosy pastuszek. Jest to Błażejkowa siostrzyczka. Brawo! Czyli Marysia Kwiatkowska. Kochani, to piękna rodzina, która bardzo pięknie działa w kościele domowym w naszym mieście. Przy tej okazji serdecznie zapraszamy Was. Bliższe informacje u kapłanów Waszych na pewno znajdziecie. Co to jest kościół domowy?
Serdecznie Was zapraszamy, a już po tej części oficjalnej tutaj zapraszamy, żeby Panu Jezusowi się już osobiście pokłonić, małemu Błażejkowi. Ma Warszawa, ma Łódź Świętą, żywą rodzinę Maji Tomaszów. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.